Siemano, witam was, ja jestem Mateusz i zapraszam na dzisiejszy film. Robert Lewandowski odebrał złotego buta i poszedł z nim spać. Paulo Sousa oglądał spotkanie Interu z Fiorentiną na żywo. Luis Suarez uratował Atletico Madryt. Pewne wygrane pewniaków w Pucharze Ligi Angielskiej. FIFA ponownie ukarała reprezentację Węgier. A Mario Balotelli rozegrał świetny mecz i do tego celebrując bramkę ośmieszył trenera rywali. Te osoby, które w tym momencie widzicie, wczoraj zostały widzami naszego kanału. Bardzo dziękuję. A ja was zapraszam jeszcze na kanał Nie Grasz, Nie Wygrasz, ponieważ tam wrzuciłem kolejne newsy, inne niż możecie zobaczyć tutaj. Link oczywiście będzie w przypiętym komentarzu. Naprawdę warto. Ja standardowo zachęcam do ocenienia tego filmu, subskrybowania kanału, no i zapraszam do oglądania. Wczoraj wydarzyła się naprawdę historyczna rzecz, ale nie tylko dla polskiej piłki nożnej, ale również dla niemieckiej i całej Bundesligi. Robert Lewandowski odebrał złotego buta. Udało mu się wywalczyć tą nagrodę dzięki zdobyciu 41 goli w poprzednim sezonie. Przypomnę tylko, że wtedy pobił także odwieczny rekord Gerda Millera o jedno trafienie. Uroczystości związane z odebraniem złotego buta odbyły się w Muzeum Bayernu Monachium na Allianz Arenie. Polak był bardzo blisko zdobycia tej nagrody także w sezonie 2019-2020, jednak wtedy nieco lepszy okazał się Ciro Immobile z włoskiego Lazio. Co również interesujące, to Polak odebrał złotego buta jako najstarszy piłkarz w historii. Osiągnął to dokładnie 24 maja 2021 roku. Miał wtedy 32 lata i 274 dni, a tak Lewandowski powiedział wczoraj na temat pobitego rekordu Gerda Millera. Rekord przetrwał niemal 50 lat, presja może być dobra, ale to było coś specjalnego. Nigdy nie doświadczyłem tego strzelając gole. Nie myślałem, że może się to wydarzyć. To jest coś, w co nigdy bym nie uwierzył. Byłem skupiony na każdym meczu i jestem z tego rekordu bardzo dumny. I wiem, że muszę to kontynuować, aby zdobywać kolejne bramki. Jednak to nie była najciekawsza wypowiedź naszego rodaka. Lewy przyznał się, że prowadził rozmowy z Florentino Perezem. Tak, to prawda. Spotkałem się z Florentino Perezem po meczach w Madrycie, ale to wszystko, co mogę powiedzieć na ten temat. Słyszę to pytanie już od wielu lat, ale nie zaprzątam sobie tym głowy. Gram przecież przeciwko tym drużynom w Lidze Mistrzów. Tam możemy pokazać, jak dobrym zespołem jesteśmy. Jestem w 100% związany z Bayernem. To się właśnie liczy. Oczywiście, zawsze pojawiają się różne spekulacje, ale w ogóle nie zaprzątam sobie tym głowy. W meczu włoskiej Serii A bardzo pewnie z Fiorentiną poradził sobie Inter. Jednak w minucie 23 to Fiorentina wyszła na prowadzenie. Wtedy defensywa Interu zaspała i tak padła pierwsza bramka. W tym golu asystował Nicolas Gonzalez, który potem został bohaterem tego spotkania. A dlaczego? Chodzi dokładnie o sytuację z minuty 78. Wtedy Inter prowadził już 2-1 i Fiorentinie pozostało niewiele czasu, aby odrobić gola i doprowadzić choćby do remisu. Gonzalez wolał jednak skupić się na kłótniach z arbitrem. Chciał karę dla rywala, a sam ją dostał. On jednak wtedy nie przestał i kłócił się dalej. Klaskał z pogardą w kierunku arbitra i on wtedy nie wytrzymał. Pokazał mu wtedy kolejny żółty kartonik i nakazał opuścić boisko. Gonzalez w tak głupi, a raczej idiotyczny sposób osłabił swoich kolegów, którzy mieli jeszcze troszeczkę czasu, aby powalczyć choćby o remis. Koniec końców Inter dobił rywali w minucie 87 po trafieniu Perisicza. A co ciekawe, to te spotkanie z trybun oglądał także Paulo Sousa. Zdecydowanie może nie najgorszą, ale jedną z najgorszych decyzji władz FC Barcelony w ostatnich sezonach to pozbycie się Luisa Suareza. Wczoraj to właśnie on uratował Atletico Madryt, w 15 minut zdobył dwie bramki i sprawił, że jego klub wygrał spotkanie, a mierzyli się z Getafe i po pierwszej połowie przegrywali. Bramka dla gospodarzy padła w naprawdę dziwnych okolicznościach. Najpierw Oblak fatalnie interweniował i wypuścił piłkę z dłoni. Wtedy zakończyło się to bez konsekwencji, ale po chwili kolejne dośrodkowanie w pole karne zostało zamienione na gola. Za to w drugiej części meczu do roboty wziął się nie kto inny jak Urugwajczyk, czyli Luis Suarez. Trafił w minucie 78 oraz w pierwszej doliczonego czasu gry, czyli najpierw doprowadził do remisu, a potem dał prowadzenie Atletico Madryt. Dzięki tej wygranej awansowali na pozycję lidera La Ligi. Cały czas w internecie bardzo gorącym tematem jest Matty Cash. Być może to on zostanie naszym reprezentantem, ale najpierw potrzebuje polskiego obywatelstwa. O nie już się stara, o czym ostatnio mówił jego tata. O jego możliwe występy dla reprezentacji Polski został zapytany Paulo Sousa, który odpowiedział tak. W tym momencie nie chcę o nim myśleć, bo nie jest polskim zawodnikiem. Kiedy jednak otrzyma paszport, zajmę się tym tematem. Na razie jednak nie ma powodów, aby o nim dyskutować. Dziś ten piłkarz nie jest dostępny, a my nie możemy zajmować się spekulacjami.
Jeżeli oglądaliście moje wcześniejsze filmy, to na pewno wiecie, że jestem zwolennikiem tego, aby on do nas dołączył. Jednak z drugiej strony jest to zupełnie inna sytuacja niż ta z Nikolą Zalewskim. On chciał grać dla Polski od zawsze i nie brał nawet pod uwagę możliwości reprezentowania Włoch. O graczu Aston Villa to, że on może reprezentować nasz kraj, dowiedzieliśmy się niedawno, a przynajmniej ja nigdy wcześniej nie słyszałem o jego potencjalnym reprezentowaniu Polski, pomimo tego, że ma on już 24 lata. Manchester City w Pucharze Ligi Angielskiej zmierzył się z Wigan. Pewnie wygrali bo 6-1, co raczej zaskoczeniem nie jest, ale uwagę na pewno przykuł skład, w jakim obywatele pojawili się na boisku. W ofensywie wystąpili doświadczeni piłkarze, tacy jak Sterling czy Riyad Mahrez, ale linia defensywy pokryła się piłkarzami z Akademii. Jak jednak widać, problemu z wygraną nie było, choć to Wigan pierwsze zdobyło bramkę. Ozdobą tego spotkania było trafienie Phila Fodena, który z okolic 25 metra pięknie uderzył z dystansu. Piękną wygraną w Pucharze Ligi zaliczył także Liverpool. Oni 3-0 pokonali Norwich i do tego na wyjeździe. Bohaterem spotkania został Minamino, który zdobył dwie bramki. Niestety kolejny raz na boisku w składzie Norwich nie mogliśmy zobaczyć Przemysława Płachety. Stało się i kolejny już raz FIFA ukarała Węgierską Federację Piłkarską. Z tego też powodu kolejne dwa spotkania w eliminacjach do Mundialu w Katarze będą zmuszeni rozegrać przy pustych trybunach, a kara ta jest odpowiedzią na zachowanie kibiców w meczu z Anglią, gdy to po golach w stronę angielskich piłkarzy z trybun były rzucane nie tylko wyzwiska, ale także różne przedmioty, jak na przykład kubeczki z piwem. Oprócz tego, że dwa spotkania będą musieli rozegrać bez kibiców, to Węgierska Federacja Piłkarska musi zapłacić karę grzywny w wysokości 200 tysięcy franków szwajcarskich. A wy co uważacie o takiej sytuacji? No bo na przykład zdaniem FIFA to i tak najmniejszy wymiar kary, która podobno została zasądzona po przeanalizowaniu nagrań właśnie z tego spotkania. Mario Balotelli żyje i kolejny już raz daje o sobie znać. W końcu kibice Adany Demirsporu mają z niego pożytek. Jednak nie tak dawno mówiłem jeszcze, że prawdopodobnie jest to już raczej koniec jego kariery, z tego względu, że po kolejnym transferze do nowego klubu po prostu nie mógł się w nim odnaleźć, ale on się w końcu przełamał. Zdobył swoją pierwszą bramkę dla tureckiej drużyny już 4 dni temu, czyli 18 września, a wczoraj w spotkaniu z Besiktaszem zaliczył kolejne trafienie, a także asystował przy bramce kolegi w 7 minucie doliczonego czasu gry. Dzięki temu zaremisowali po 3 z Besiktaszem po naprawdę szalonym spotkaniu. Włoski napastnik po zdobyciu bramki w minucie 78 w swoim stylu celebrował to trafienie, czyli dość kontrowersyjnie. Podbiegł do ławki trenerskiej rywali i wskazał na swoją głowę. A to była odpowiedź na niedawne słowa trenera Besiktaszu, który podczas wywiadu powiedział, że Balotelli po prostu nie ma mózgu. Zdecydowanie musiało być mu głupio. A wy co sądzicie o Mario Balotellim? Darzycie go sympatią, czy jednak nie do końca? Czy waszym zdaniem ma on jeszcze szansę, aby namieszać w światowym futbolu? Dajcie znać w komentarzu. Na dziś to już koniec, wielkie dzięki za oglądanie. Każdego z was zachęcam do ocenienia tego filmu, ale także do subskrybowania naszego kanału. Kolejny materiał już jutro, oczywiście o godzinie 6 rano. Jeszcze raz dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!